To jest jakby pokazanie tego, o czym mówię, jeżeli chodzi o stratyfikację i podział tarcz względem wielkości. To, co macie po lewej stronie, to jest zestawienie wielkości tarcz skandynawskich, kilku ze znalezionych. One w zasadzie mają wielkość od 73 do 95 cm, czyli są duże. Natomiast to, co macie po prawej stronie, to jest zestawienie dotyczące, o ile dobrze pamiętam, ponad 100 tarcz z rejonu anglosaskiego, które mają bardzo, bardzo, bardzo różną wielkość. Mamy tarcze w wielkości 30 cm, mamy tarcze w wielkości prawie metra. Średnia wychodzi mniej więcej około 70-60 cm, tego jest najwięcej. Natomiast to się mogło bardzo mocno różnić w zależności od obszaru i tego, gdzie daną tarczę spotykamy. Kolejna rzecz ważna to jest grubość desek i to dotyczy tematu związanego z wagą tarcz. Większość tarcz, które są w tym momencie reprodukowane przez osoby, które tarcze robią, jest po prostu za ciężka. Za ciężka w tym sensie, że okej, ja rozumiem, jeżeli ktoś robi to celowo i robi sobie specjalnie tarczę bojową, tak jak ja na przykład robiłem tarczę tutaj. Natomiast specjalnie przyniosłem dwie, żeby pokazać Wam, jak bardzo tarcze, i one obie są jak najbardziej historycznie poprawnie wykonane, mogą się między sobą różnić parametrami. Ta ma 90 cm, ta ma 80. To jest tarcza bojowa, to jest bardziej tarcza pojedynkowa. Puszczę ją, żebyście sobie mogli wziąć do ręki obie, porównać, ile waży jedna, ile waży druga. Ta waży prawie 6 kg, ta waży 3,5. Wpływ ma grubość desek, grubość skóry i jakby pancerność tych elementów, które tutaj bierzemy pod uwagę. Dobra. Kolejna sprawa. Ciężka tarcza. Jakby potwierdzenie tego, że w ogóle coś takiego istniało, dlatego że jednym z mitów, które się pojawia bardzo często, jest to, że nikt nie używał ciężkich tarcz, no bo to było bez sensu i tak dalej. To jest bullshit. Są sagi, są opisy, które mówią bardzo wyraźnie i wprost o tym, że tarcza była ciężka i że była ciężka w bardzo konkretnym powodzie, z bardzo konkretnego powodu. Używano tarcz pancernych, używano tarcz, które były dobre, dlatego że na przykład pchnięcie nie daje rady ich przebić. Jeżeli ktoś mówi nam, że tarcza była dobra, bo czegoś nie dało się zrobić, to znaczy, że jakby z tego wynika, że ciężka tarcza, gruba tarcza, też miała jak najbardziej rację bytu. Z drugiej strony mamy opisy tarcz, które wyglądają na niezwykle lekkie. Łącznie z tym, że u Saxa Grammaticusa jest nawet opis tarczy, która jest przebijana przez króla spadającego z konia, który przebija tarczę swoim łokciem. Więc no, w momencie, kiedy można tarczę przebić łokciem, no to znaczy, że ona prawdopodobnie nie była zbyt gruba. Jest masa opisów tarcz, które mówią o rozłupywaniu od góry do dołu, które mówią o pchnięciach, które przechodzą przez tarczę. Jest nawet opis, który mówi o przejściu przez tarczę i kolczugę naraz, ale on jest mało wiarygodny, więc go tutaj nie umieszczałem. Okej, kolejne elementy. Do budowy tarczy używano przede wszystkim lekkiego drewna. Bardzo, ale to bardzo rzadko spotyka się tarcze robione z dębu i tak dalej. To się zdarzało w starożytności faktycznie. Jest grupa znalezisk tarcz germańskich, które są faktycznie wykonywane z ciężkiego drewna. Natomiast wyraźnie jakby odwrócono się od tej tendencji we wczesnym średniowieczu i w zasadzie tarcze wczesnośredniowieczne, tarcze z pełnego średniowiecza są robione z prawie tylko i wyłącznie lekkiego drewna. Dlaczego? Pewnie chodziło o masę do pewnego stopnia, pewnie chodziło też o wytrzymałość, chodziło też na pewno o łatwość konstrukcji, dlatego że te lekkie gatunki drewna są przy okazji bardzo łupliwe. W momencie, kiedy rozłupujecie deski na tarczę, co też mi się zdarzyło zrobić, najlepszym gatunkiem drewna, które możecie do tego użyć, jest topola. Kolejna rzecz, len na tarczach. Rzecz spotykana nagminnie, która jest kompletnym bullshitem. Istnieje co prawda jedno znalezisko wczesnośredniowieczne Umba z delikatnym, ze śladami tekstyliów pod umbem. Natomiast co jest ciekawe, to nie jest len, tylko wełna. Jak się okazało według najnowszych badań, więc praktycznie nikt nie używa wełny na tarczy z jakiegoś powodu. Z drugiej strony mamy opisy z XIII wieku z Wrocławia dotyczące produkcji i konstrukcji tarcz, które mówią o tym, że tarcze kryte lnem były uznawane za po prostu partactwo. Tak? To było prawo cechowe dla szczytników w tym wypadku, o czym wspominam. Więc tarcz albo nie okrywano niczym, żeby były lekkie i tak dalej, albo okrywano je skórą i przede wszystkim lekką skórą. Kolejna rzecz. Parametry i kształt umba są istotne.
I to są bardzo istotne, dlatego że od tego, jak macie skonstruowane umbo, czasami może zależeć bardzo mocno to, w jaki sposób jesteście w stanie tarczy użyć. W momencie, kiedy macie umbo tego typu, przykładowo, jeżeli sobie wyobrazicie, że przed wami stoi kolega i próbujecie utworzyć ciasną ścianę z tarcz, to coś będzie mu się wbijać w kręgosłup. Albo będzie mu mocno przeszkadzać, dlatego że po prostu wystaje dosyć mocno z linii. W przypadku tarcz skandynawskich macie umba, które są bardzo płaskie, nie mają tych elementów wystających. Natomiast umb tego typu można używać na przykład do przechodzenia przez ścianę, dlatego że to umbo razem z tą tarczą fantastycznie przebija się jak pocisk przez ścianę tarcz płaskich, na przykład. To jest tylko jeden z przykładów, natomiast takiego umba można też użyć na przykład do akcji agresywnych. Temat rzeka. Idźmy dalej. Imacz często wchodził w płaszczyznę tarczy. To jest wkładki wytłumienia. Jest znalezisko, musiałbym go znaleźć, nie zdążyłem do tej prezentacji. Chodzi o to, że bardzo często, najczęściej używa się w tym momencie rękawiczek, więc tych wytłumień się jakby nie dodaje. Natomiast w momencie, kiedy używacie tarczy bez rękawiczek, no umbo potrafi nieźle łapę haratać, uszkadzać i tak dalej. A to nie chodzi o to, też warto o tym pamiętać, że wkładki wytłumienia w umbach się zdarzały. Kolejna rzecz, imacz często wchodzi w płaszczyznę tarczy i to jest akurat jak cholera istotne, bo jak będziecie tamte tarcze oglądać, jedna z nich ma lekkie taki, ta cięższa, ma taki lekko wycięty imacz od strony wewnętrznej, druga tarcza ma imacz, który przylega. Ten drugi jest o wiele bardziej historycznie poprawny, natomiast jak sobie zobaczymy na zdjęcia, wychodzi na to, że w wielu tarczach, zwłaszcza tych wcześniejszych tarczach, w tarczach starożytnych, w tarczach z epoki IV-VI wiek, imacz wręcz wchodzi do umba. To jest związane w bardzo istotny sposób z chwytem tarczy. O Jezu, moment, czekajcie, bo mi się odpiął mi się mikroport, momencik. To jest związane bardzo mocno z chwytem tarczy, dlatego że o ile chwytanie takie, można powiedzieć, w pięść, jest wykonalne na jednym i na drugim, o tyle w momencie, kiedy zaczynacie ułatwiać sobie niektóre zadania, a dodanie palców w ten sposób powoduje to, że rant wam się mocno stabilizuje, włożenie ręki pod imacz, tak żeby palce jeszcze miały oparcie tutaj z tej strony, powoduje, że tej tarczy można znacznie efektywniej używać. Ona sobie tutaj bardzo fajnie chodzi, jak dodacie do tego jeszcze kciuk, wszystko się zaczyna fajnie spinać. Ale jeżeli to umbo będzie za duże, albo ten imacz będzie wystający, to tego się za jasną cholerę nie da zrobić. Więc odpada wam masa technik, których można użyć w tym wypadku, jeżeli po prostu konstrukcja tarcz jest nieprawidłowa. Kolejna rzecz już taka jakby na dodatek, to jest kwestia tego, że większość umb, które w tym momencie są robione, w zasadzie wszystkie umba, mają zupełnie niehistoryczne parametry, jeżeli chodzi o grubość na centrum, grubość na rancie i tak dalej. One były po prostu wykuwane w inny sposób. Ale to już jest jakby dodatkowa rzecz. Przestudiujcie to sobie potem na spokojnie. Dobra, kolejna rzecz jeszcze, która jest. Zarówno tarcze skandynawskie, jak i większość tarcz, które były spotykane wcześniej, później, z małymi wyjątkami, ale jednak, była wyposażona w dodatkowe pasy mocujące. Te pasy są dosyć istotne, ponieważ pozwalają puścić tarczę w czasie walki lub, i przy okazji jej nie zgubić. Poza tym, jak za chwilę wam pokażę, istnieją metody ułożenia sobie tarczy w taki sposób, aby ona niejako pracowała nam bez użycia obu rąk, przez co obie ręce są wolne, dzięki czemu można chwycić miecz oburęcznie, dzięki czemu można używać włóczni oburęcznie, topora duńskiego i tak dalej, i tak dalej. Dzięki czemu można na przykład uciekać, mając tarczę na plecach i nie bojąc się tego, że ktoś nam ustrzeli tyłek. Kolejna rzecz jeszcze,
To jest kwestia tych małych obejm. Ja w ogóle puszczę tutaj takie coś. Zaraz puszczę, tylko tak, jak będziecie to oglądać, to zwróćcie uwagę na Umbo, którego konstrukcja jest taka, że ono ma tutaj wcięcie. To wcięcie jest dosyć istotne, dlatego że w momencie, jak zaczyna się rantowanie, to wcięcie wchodzi nam tutaj. Ono blokuje rant na umbie. Jeżeli to tego nie ma, rant zaczyna nam się ześlizgiwać. No nie? Jest wyraźna różnica, jeżeli chodzi o możliwość użycia tarczy przy związaniu, zwłaszcza płas w płas. Te takie fajne blaszki, kurczę. Te takie fajne blaszki służyły do tego, aby tarczę wzmacniać. Natomiast w wielu wypadkach zdarza się, że one były montowane na rancie. Bardzo często zdarza się tak, że te blaszki były w jakimś konkretnym miejscu tarczy, a nie były rozłożone równo po całym rancie. To wskazuje z kolei na to, że mogły istnieć tarcze opancerzone, które celowo były wzmacniane w pewnym obszarze po to, aby użyć ich na przykład agresywnie, albo żeby ten konkretny ta konkretna część tarczy nie dała rady przyjąć cięcia. Żeby cięcie nie było się w stanie w nią wgryźć. Dobra, o innych narzędziach walki ja powiem bardzo briefly, dlatego że ten wykład, ta część teoretyczna nie jest im jakby dedykowana, natomiast gdybym o nich nie powiedział, no to mielibyśmy wielką dziurę, która nie dałoby rady wypełnić. No i tak, najważniejsze, o czym musicie pamiętać, to jest to, że w kontekście walki z tarczą nie używano tylko i wyłącznie miecza, a używano wielu różnych broni i tarcza musiała chronić wojownika przed bardzo różną formą konfrontacji, przed bardzo różnymi formami akcji. Zarówno przed pchnięciami, jak i przed uderzeniami. To już jakby zostawiam wam do analizy samodzielnej. Natomiast druga rzecz jest istotna, taka, że jakby ze wszystkich zestawień, jeżeli byście zestawiali ilość broni znajdowanej, widać bardzo wyraźne różnice między konkretnymi lokacjami i między konkretnymi kulturami, które posługiwały się różną bronią. Ja wiem, że to słabo widać, natomiast tak, na przykład wśród Anglosasów mamy 460 znalezionych włóczni, 238 tarcz, ale już na przykład tylko 14 toporów. No nie? Kiedy na przykład, gdybyśmy wzięli tutaj dane dotyczące Słowiańszczyzny, to z samego Jeziora Lednickiego tych toporów wyszło nam grubo ponad setka. Więc to jest tylko jedna lokacja, a w ogóle z całej Słowiańszczyzny mamy ich no, grubo ponad kilkaset. To samo dotyczy porównania na przykład Germanów kontynentalnych, którzy mają wyraźną tendencję do używania saksów. 148 znalezisk, gdzie z kolei w Anglii z tego samego okresu mamy ich 30. Istnieją tutaj bardzo duże różnice kulturowe, jeżeli chodzi o sposób i formę preferowanej broni podczas używania tarcz. I teraz tak, żeby nie wchodzić głęboko w temat tego, jak ewoluował nam miecz w czasie wczesnego średniowiecza, powiem tylko bardzo krótko, że mamy bardzo wyraźną różnicę między bronią okresu wczesnego średniowiecza, taką jak ten miecz. To jest rekonstrukcja z Rijksmuseum. Miecz typu H Petersena, on waży 1500 gram. Nie? 1,5 kilo. Oryginał ważył 1554. Oryginał różnił się od tego miecza tym, że był jeszcze o tyle szerszy, mniej więcej, jeżeli chodzi o ten, i mniej więcej jeszcze o 2 cm dłuższy. To jest wersja tempa, dlatego parametry zostały lekko zmienione, żeby zachować jakby parametry oryginału, ale po prostu ten miecz byłby zbyt ciężki w momencie, gdyby zostały zachowane wszystkie proporcje, no nie? To tak w skrócie. Puszczę wam ten miecz i puszczę wam w obieg jeszcze drugi miecz, Jezioro Lednickie. Na Jezioro Lednickie uwaga, dlatego że to jest miecz ostry. Nie jest on co prawda bardzo ostry, bo go ostatnio nie ostrzyłem, ale jednak nie machajcie w nim koło ludzi. Ten miecz z kolei waga 1130 gram, zupełnie inne parametry, zupełnie inny charakter głowni, zupełnie inaczej się prowadzi, do zupełnie innej walki służy. Między tym mieczem a tym mieczem mamy mniej więcej 200 lat, 200-250 lat funkcjonalnej ewolucji broni. Jakby zestawienie w jednej ręce jednego i drugiego pokaże wam,
Jaka jest różnica między początkiem epoki, którą analizujemy, a momentem zaawansowania tej epoki, którą analizujemy?